Wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Od ostatniego filmu Kaczoreczek kosi w sieci dostałem dużo krótkich wiadomości tekstowych, listów elektronicznych, telefonów i w bezpośrednich spotkaniach prosili Państwo, żeby dołożyć jeszcze jedną partię. No to znalazłem taką partię z 18 roku. Na serwerze grano. Przeciwnik niezły był. I trochę uczony miał. Proszę bardzo, E4, E5, najlepszy ruch, ale trzeba dużo umieć. To nie jest tak, że ten ruch jest dobry czy zły, trzeba dużo umieć. Najbardziej pryncypialny, choć najlepsze wyniki mają. Niecierpliwi atakujący nie grają. Skoczek C6, goniec B5. I tu użyję porównania homeryckiego, zbić z pantołyku. Oto jest dobry sposób, żeby, nie Berlin, nie Rio de Janeiro. Zwracam uwagę, że nazwa Rio de Janeiro zanika. Londyn i Berlin. F5. D3. No jeżeli biały musi zagrać posunięcie D3, nie walczy o centrum, a D3 należy do najlepszych posunięć. Alternatywą w partii Shirov-Shabalov. Shabalov to ten silny zawodnik, który wygrał niezwykle silny turniej, amerykański zawodnik, jak samo nazwisko wskazuje, Aleksander Shabalov, wygrał turniej w Koszalinie, no, gdzie grała mieszanka szachistów. Pan Marek Kwaśnicki, M jak Marek i K jak Kwaśnicki, od kawy i herbaty wyłożył pieniądze chyba na 3 takie fantastyczne turnieje. I to oczywiście Shirov to przegrał z Shabalovem. Że wariant jest dobry, to grał go Iwan Ciuk. Iwan to imię rosyjskie, na polski się tłumaczy Jan. Judyta Polgar zagrała D4. Judyta Polgar ranking 2670 miała. W Dortmundzie w turniej 18 kategorii. I zremisowali, także to. Jak widzimy, wariant Junisza, czysto rosyjskie nazwisko, pierwszej połowy XIX wieku szachista, to jest poprawny. No, wchodzi w repertuar debiutowy. Fe. Skoczek F6. Ja przepraszam, sąsiadka mi stanęła pod oknem i nadaje. Albo nie sąsiadka. Ciepły wiosenny wieczór. Ocieplenie kumata. Proszę bardzo, a tu kto grał? A tu była zrobiona roszada. Białymi grał Fabian Caruana. I tak grał. A czarnymi grał Magnus Carlsen. 14 sierpnia 19 roku. Niecałe pół roku temu, proszę. Magnus Carlsen. Że widzą Państwo, że to lipy tutaj nie pokazuje. Skoczek C3. D6. Normalne ruchy rozwojowe, co nawet trudno komentować. W debiucie trzeba wprowadzić figury do gry. Tu białymi dla odmiany grał Chingis, ale nie Han. Chingis. A6. No wygoniłem gońca. Trzeba gońca wygonić. No co byś mi tu drażnił? Paszoł. Odszedł. A, przepraszam, grałem w rosyjskim turnieju i tak po rosyjsku powiedziałem. Znam jedno rosyjskie słowo. Goniec E2. H6. O. Czarne mają parę gońców. Niby ten goniec trup, ale jak zagrają C6, D5, się rozegrają. Ostre hetman D5, ale po C6 hetman wycofał się
jak niepyszny i chyba zauważył, że nie może pójść ani tu. Ojej. Ojejku. Ani tu, ani tu. Musi zejść z przekątnej. Goniec na przekątną idzie. I roszada. I pozycja jest dobra. Jak czarne zagrają D5, piony się wymienią. Para gońców się rozegra. Wieża AD1. Zupełnie poprawnie. Nacisk na słabość. Ale okazuje się, że ten pasywny goniec sam jest pasywny, ale jest najlepszym obrońcą piona D6. To bardzo często bez pionka C, dokładnie tak się dzieje w strukturach indyjskich, królewsko-indyjskich, Benoni, koniś D2, a i w sycylijskich wieżach. B5, no. To się nazywa przewaga jakościowa. Możemy pchać piony, to pchamy. No i zwolniło się pole dla konisia. Koniś pomyka. F4. No. Kto ma parę gońców, ten skorzysta na otwarciu pozycji. Te konisie nie upiększają pozycji białych. A osłabia się czarny monarcha i rozgrywa się czarnopolowy goniec. No ale ja nie odpowiadam za to, co robi przeciwnik. I za wszelkie klęski żywiołowe. Hetman E3. Teraz niezłe było hetmana 5. Ale trzeba grać też w szachy. Dać przeciwnikowi pograć. Nie może pchnąć na F5, bo tutaj powinien grać król H1. I czarne miałyby niedużą przewagę w patrzeniu na przyszłość. Nie może, ale się sprowokował. Ale się sprowokował. Goniec się cofnął. Ten nie musi od razu przychodzić na G5. Hetman F3. Uderzenie w centrum. Wykorzystujemy, że to biały król jest nagi. Czarny król ma przyzwoite przykrycie, bo i pionek H6, i pionek G7 go kryją. Z przewagą. Biały zagrał jeszcze gorzej. G4. I znowu dobry było hetman A5, ale i hetman C7 jest dobry, bo hetman gdzie się namierza? Namierza się na króla. Konkretnie między innymi tu. Hetman F3. Białe by miały szansę na obronę. Poskoczek F3. Szans na obronę nie mają. Proszę. Kombinujemy jak sieciowy kaczoreczek. Kasparowski, 10 sekund minęło. D5. Hetman D2. Jak widzimy, piony ruszą. Ja mówiłem, że one ruszą. Można gońcem, można konikiem. G5. No, to jest samo prucie. Zachęca do skoczek E4. Skoczek E4. D4. Nie można bić na H6, bo tu czarne biją sznurki, jak po sznurku, ciurkiem. Ciurkiem, jak po sznurku, jak to lepiej powiedzieć. A nic, można i tak, i tak. Skoczek E1. Wieża na D8, na otwartą linię. GG5. Dwa piony więcej. Nagi król. Jeszcze nastąpiło to. To jeszcze nastąpiło, kiedy przeciwnik się nie poddaje. Przeciwnik ma prawo się nie poddać. Szczególnie, kiedy gra w sieci, wieża na otwartą linię. Hetman szaszek chce tam wpaść. No,
Nie jest dobrze uciekać, bo tu... Wieża wpada na dwójkę. Wieża przyszła na F2. Goniec podwiązał. I tu przeciwnik zrezygnował z gry zupełnie nie wiadomo dlaczego. Przecież mógł zagrać. Ale jak policzymy, że jest bez jakości i dwóch pionów, to może miał i rację. Tu można wpaść wieżą na D2. Można zagrać kunsztowne E3, ale wpadamy wieżą na E2. No dobra. Dam parę eksperckich podwieczorkowych, która to jest piąta. No to takie podwieczorkowe, jak to five mówią, w sanatoriach mówią na to five. Five. Kto był w sanatorium, to wie, o czym mówię. Po co grać te tasiemce hiszpańskie, kiedy można dostać dobrą, jak to mówią, swobodną grę? Mamy otwartą linię F dla wieży. To jest tylko problem z roszadą. Tu można było zacząć od goniec E6. Ale proszę. Goniec E6. Grozi goniec C4. O, tu grozi przyjść. Zrobić takie kuku, chociaż jak się upewnimy, no to przecież ten goniec czarnych jest lepszy. Dlaczego on jest lepszy? O, takie pytania dostaję. Dlatego on jest lepszy, że strzela w pustą przestrzeń. A dlaczego ten jest gorszy? Bo jest ograniczony. O, nie tak chciałem. Bo jest ograniczony przez własne figury. I przez tego pionka jest ograniczony, choć tak się wydaje, że nie zapewnia. B3. Więc B3 wymuszone, roszada. I teraz plan gry. Poprawić konisia, ustawić hetmana, obronić się najpierw tą słabość. Najsłabsza figura pasywna jest najlepszą obrońcą słabości na D6, tak z gońcami bywa. Trochę inaczej patrzymy na tego gońca, a w przyszłości on będzie wygrywał partię. Jak to mówił Niemcowicz? Czy Tartakower, już nie pamiętam, chyba Niemcowicz? Że taki goniec srodze mści się za swoją długotrwałą pasywność, kiedy się już wyzwoli. G3. Odciągamy konia. Tu się biały, jak widzimy, biały sam się pruje, nie wytrzymuje. A co biały miał grać? Biały nie ma planu gry. My podciągamy konisia. Sprowokowaliśmy puszczenie pola F4. To wszystko są czarne pola. Jeżeli my tu się przyjrzymy, to na czarnych polach zostały jeszcze dwa pionki. A jeżeli jeszcze się dobrze przyjrzymy, się okaże, że te też są czarne. A czarnopolowy goniec jest tu. No i przypominam, kto to grał czarnymi. Szabałow, Iwanciuk, Karlsen i paru innych moich kolegów. Tu. Już kolejny pion poszedł do przodu. Białe same puszczają czarne pola. Skoczek uciekł spod rentgena, bo tam dwie figury na niego patrzyły. O. I wieża. I hetman. Uciekł spod rentgena. Taki. O. A tu bijemy, otwieramy przekątne, wstępem wprowadzamy wieżę. Hetman nie bardzo może iść na E3, jak przed na E3, to by się poczuł tak nieswojo. Z tej strony też dobrze, ale z tej jeszcze lepiej, więc poczułby się... nieswojo, trzeba by tam zwracać. I wygrałem, zasłużona pobieda, chciałem powiedzieć, zasłużona, wygrana.
Zwracam uwagę, jak białe zostały ograne. I polecam ten debiut. Tym debiutem w sieci na pewno, bo po zrobieniu trzeciego ruchu przeciwnik w zadumkę wpada. Dziękuję za